Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy podsumowanie od pytajka z grupy Rekcja, grupa 23. Dajcie mi 20 sekund. Pokażę Wam, przeczytam Wam zdania, które będziemy robić. Jej siostra wstała o czwartej, żeby zdążyć na pociąg. Trzeba użyć umcu, fepassen lub ehajsin. To jest podobne. Mimo, że wstała o czwartej, nie zdążyła na pociąg. Nie zdążyła na pociąg, mimo że wstała o 4. Jeśli chcesz dostać tę pracę, musisz znać się na maszynach, które tam są. Już dzisiaj cieszymy się na weekend, w którym się spotkamy i będziemy się dobrze bawić. Ona lubiła odwiedzać swoją babcię, u której zawsze pachniało świeżym chlebem. Co za pytanie, co za piękny zapach, co za smród. Ich dziadek odzwyczaił się od codziennego picia czarnej kawy. Wstałem za późno, dlatego nie zdążyłem. Nie boję się mówić po niemiecku, ale nikt mnie nie rozumie, gdy mówię. I tu się wtarabaniło zdanie po niemiecku, to jest dobre. Zostawię to już. I das du es dir, dass du dir hast. Zrobimy sobie to zdanie na koniec. To jest prezentacja zdań, które były wczoraj, bo ja dzisiaj to nagrywam w środę. 11. Natomiast wczoraj 10 no właśnie były te zdania. Dobra, przechodzimy do analizy. I patrzymy co tu się dzieje. Jej siostra wstała o czwartej, żeby zdążyć na pociąg o 5.15. 15 I jest um 4 uła aufgestanden. Przecinek. um 5 o um 50, 5 Nic zu verpassen. Nie wiem, co tutaj do wyjaśnienia. Tematy, które się pojawiały u uczniów problematyczne, to było to na przykład, że kilkoro z Was y, zamiast hat, zamiast est dało hat. Nie, czasownik Aufstehen, Aufgestanden w czasie przeszłym ma posiłkowy est. Verpassen to jest dosłownie przegapić. Nie, nie zdążyć, przegapić, verpassen. Gdy zaprzeczamy basen, to jest nie przegapić, czyli zdążyć. Dlatego w tej sytuacji tak to wyszło. Kolejne zdanie. Jej siostra wstała o czwartej, żeby zdążyć na pociąg. Aha, użyliśmy damet tutaj. Tu była konstrukcja umcu. Ja to napiszę. Umcu, to jest konstrukcja gramatyczna. Natomiast tutaj na dole w tym zdaniu jest damet. I damet wprowadza szyk końcowy, bo to jest spójnik. A miałem kolor podkreślić. Nie udało się. No i damet zi, Kto co ona, co miała zrobić. ferpas na końcu. Mimo, że wstało o czwartej. Nie znożyła na pociąg. Obwol sie umfiła aufgestann, ist. Hat sie den Zug verpasst. Nie? Czyli po niemiecku, przegapiła ten pociąg. Nie znożyła. Obwol jest na końcu. Nie znożyła na pociąg, mimo że wstało o czwartej. Sie hat den Zug verpasst, obwol sie umfiła aufgestann, ist. Tu chciałem pokazać. Możliwość. Gdy jest obwol jako spójnik i wyrzuca czasownik, jest na koniec. i Jak bierzemy obwol teraz w środek zdania, to również jest szyk końcowy, jest na końcu jako czasownik. Wszystko to spowodowane przez obwol. Jeśli chcesz dostać tę pracę, musisz się znać na maszynach, które tam są. Wenn du die Arbeit bekommen willst, musst du dich mit den Maschinen. Maschinen brakuje eski. Maschinen auskennen, die es da gibt. Wenn spójnik wyrzuca czasownik Willst na koniec. Potem od przecinka po przecinku zaczyna się zdaniem zdanie czasownikiem Mus tu dich auskennen sich auskennen mit znać się na czymś które tam są d w domyśle ostatnie zdanie d te maszyny es da gibt es gibt są jest już dzisiaj cieszymy się na weekend w którym się spotkamy i będziemy się dobrze bawić Schon heute freuen wir uns auf das Wochenende, an dem wir uns treffen und viel Spaß haben werden. To werden, stojące na końcu, jego pozycja spowodowana jest pojawieniem się konstrukcji zdania podrzędnego. Cieszymy się na weekend, w którym. I potem jest wszystko na koniec czasownikowo. Dlatego jest treffen i haben jest w jakiś sposób yy, obsługiwany przez czasownik Weden, który stoi na końcu. Ona lubiła odwiedzać swoją babcię, której zawsze pachniało świeżym chlebem. Sie mochte gern immer nie zawsze, przepraszam. Ona lubiła. Sie mochte gern ihre Oma besuchen, der es immer nach frischem Brot gerochen hat. Czasownik mochte, to jest czas przeszło od mögen, bezuchon odwiedzać, u której bajder. I ta konstrukcja powoduje, że hat, że posiłkowy hat idzie na koniec. Zdanie podrzędnie złożone. Co za pytanie. Was für eine Frage. To jest reakcja oburzenia, zdziwienia. Na pytanie, które słyszymy, które jest to pytanie może zbyt intymne, może zbyt bezczelne, może zbyt inwazyjne w nasze życie prywatne. Na tej samej zasadzie zbudowane są zwroty. Co za piękny zapach? Was für ein schöner Geruch. I co za smród? Was für ein Gesztang. Tutaj w nawiasie napisałem, że Geruch rzeczownik pochodzi od czasownika Riechen, a Gesztang od czasownika Stinken. Ich dziadek odzwyczaił się od codziennego picia czarnej kawy. Odzwyczaić się pić. Mamy dwa czasowniki. I opa hat sich, to jest datiw? es abgewöhnt jeden tak schwarzen kaffee zu trinken. Nie? Tutaj jest po polsku odzwyczaić się od. Nie? I możemy w domyśle albo gdzieś tam szukać przyjmka, von. Na przykład. Lub innego. Nie. To jest abgezwöhnt, jest kogo? Co. Się odzwyczaić. Natomiast ta osoba, dziadek, hat sich. Nie? Gdyby był, ja, to byłoby ich habe mia abgewöhnt. Wstałem za późno, dlatego nie zdążyłem. Ich bin zu spät aufgestanden, deswegen habe ich verpasst. Nie boję się mówić po niemiecku, ale nikt mnie nie rozumie, gdy mówię. Ich habe keine Angst, Deutsch zu sprechen, ale niemand versteht mich, wenn ich spreche. I zdanie ostatnie. Widzę, że, że się odzwyczaiłeś. Ja to napiszę po polsku. Widzę, że się odzwyczaiłeś. Odzwyczaiłeś. Dobra. I to jest to zdanie. Dobra, to jest wszystko. To jest grupa, to co teraz omawialiśmy. To jest grupa, e, rekcja, grupa 23, którą mam we wtorki o 18.30. Gdybyście chcieli dołączyć, zapraszam serdecznie. Pozdrawiam cieplutko. Trzymajcie się. Na razie. Hej.